Walka jest zakontraktowana jako amatorskie starcie w formule MMA na dystansie 3x3 minuty w limicie kategorii średniej. W tym pojedynku zmierzą się w narożniku niebieskim 18-latek mierzący 190 cm i ważący 83 kg z amatorskim rekordem jednego zwycięstwa i jednej porażki. Zawodnik klubu Kaozak Gorzów Wielkopolski Mateusz Rybak oraz jego przeciwnik w narożniku czerwonym. To 19-latek mierzący 190 cm i ważący 83,5 kg. Z amatorskim rekordem dwóch zwycięstw i braku porażek. Zawodnik klubu Walka Gniezno. Robert Radkiewicz. Walkę poprowadzi sędzia Rafał Choiński. A więc mamy trzecie spotkanie tego wieczoru, kategoria średnia. Reprezentant miejscowego klubu Walki Gniezno, a więc emocji powinno nie zabraknąć. Zwłaszcza, że widzimy na razie ma czysty rekord, 2 zwycięstwa, 0 porażek, a więc no, co by tu powiedzieć, pewnie będzie chciał odnieść trzecie zwycięstwo, no i zostawić niesplamione konto żadną porażką. Fizycznie wydaje się, obaj zawodnicy równe 190 cm, wczoraj na ważeniu nieznaczna przewaga zawodnika z Gniezna. Dzisiaj wydaje się zdecydowanie bardziej atletycznie zbudowany, widać tej wagi odzyskał więcej, albo taki organizm, że Mateusz Rybak z Gorzowa Wielkopolskiego po prostu gdzieś te kilogramy, które będą ważyć, bo to kategoria średnia, gdzieś te kilogramy sprytnie chowa. Ależ pięknie! Widzieliśmy, zaczęło się dla Radkiewicza bardzo dobrze, mocno naparł na swojego rywala, ale nagle nastąpiła taka luka, Rybak kopnął celnie na głowę i momentalnie na matę powędrował Radkiewicz i sędzia musiał zasłonić swoim ciałem Radkiewicza, aby nie doszło do następnych uderzeń. Bardzo przytomnie się zachował, mocne uderzenie, a więc czysty nokaut. Bywa i tak. Dobrze przygotowana akcja, ładne kopnięcie, zapewne zaskoczył swojego rywala. No cóż, jak widzimy, tak często w sportach walki bywa, jeden błąd, gdzieś opuszczone zostały ręce. Rybak w tym czasie kopnął, no i czysty knockout. Walka właściwie bez historii, szybko wygrana przez zawodnika z klubu Kozak Gorzów Wielkopolski. No a teraz już oficjalne ogłoszenie werdyktu. Mateusz Ryba! Zapraszamy do nas przedstawiciela firmy Eurobud, sponsora tego pojedynku, i poprosimy o wręczenie pamiątkowych pucharów obu zawodnikom. Za chwilkę będzie nas czekała następna, już ostatnia walka amatorska, w której zmierzą się Adrian Zawadzki z klubu Silesian Cage Club oraz Bartosz Klasz. I po walce amatorskiej będziemy mieli krótką przerwę, no i clou wieczoru, zawodowe walki MMA toczące się już na dystansie 3x5 minut.